Witam was z tej strony Sabal. Dzisiaj taki odcinek typowy, inny niż zwykle. Montowałem sobie tak zwanego let's playa i na samym końcu przy montażu wyszło mi mniej niż 8 minut. Po prostu postanowiłem ten odcinek przełożyć, nie dawać na siłę, gdyż nie chcę tak krótkiego odcinka wrzucać, bo to nie jest ani ciekawe, ani wspaniałe, ani jakkolwiek pokazujące cokolwiek, tak powiem mniej więcej. Więc postanowiłem żyć odcinek pogadankowy, a w tle oczywiście wspaniały let's play. I pewnie się zastanawiacie niektórzy, co ja robię w tym momencie. To liścik nad moją wspaniałą mordą pokazuje, że mam wspaniałe życie, wspaniałych widzów i lubię challenge. Po prostu zbieram złom, to jest mój zarobas w tym momencie. Więc to tyle. Przejdźmy do dzisiejszego tematu, czy banowanie youtuberów za serwery prywatne, za let's playe z serwerów prywatnych dało cokolwiek Game4Geowi? To jest ważne pytanie, bo praktycznie minęło już, no powiem wam, chyba ponad rok chyba, kiedy oni zaczęli banować youtuberów. Chyba w czerwcu rok temu, to tak? Czy, albo nawet więcej niż ponad rok, ale gdzieś tak mniej więcej by było. I właśnie, czy to w ogóle miało jakiekolwiek znaczenie? Bo jakby nie patrzeć, Gameforge obudził się po, no, 12 latach od wyjścia gry w Europie, czy tam 13 latach. Mniejsza o to, nie? Ale po iluś tam latach się dopiero obudzili, że są let's playe z privów, trzeba to banować, nie możemy, nie chcemy, tak nie może być. Nie wiem akurat czemu tak późno się obudzili, no ale mniejsza o to, zaczęli po prostu ludzi banować. No i właśnie, czy coś to dało? Powiem wam szczerze, kompletnie nic, a nawet gra na tym straciła. I mówię oczywiście o oficjalu, no bo czy priby na tym stracą, czy nie, no to kogo to z oficjala obchodzi? Nie to, żebym ja był fanatykiem oficjali, bo ja wywodzę się z privów, serwerów prywatnych, ale też odczułem tą tak zwaną ciężką rękę Gameforge na sobie, z tym, że ja jestem jedynym youtuberem z privów, mówię oczywiście o privach, który miał 15 roszczeń, jeżeli chodzi o prawa autorskie od świetnego Gameforge'a, ale wszystkie potrafiłem wygrać, no bo to, na czym bazowało Gameforge, albo jakie argumenty używało, albo jakie filmy mi wywalało, nie pokrywało się ze stanem faktycznym i nie miało poparcia w prawie polskim. Wiecie, jest Unia Europejska, ale każde prawo, można powiedzieć, państwowe jest nadrzędne nad prawem europejskim. Więc niby w Europie nie można, znaczy w Unii Europejskiej, ale w Polsce no są troszkę inne prawa autorskie, więc ja więcej mogę niż taki typowy Niemiec, nie? No bo wiadomo, Gameforge wywodzi się z Niemiec. No i właśnie przejdźmy do odpowiedzi. Dlaczego moim zdaniem to źle wpłynęło na oficjala? Przypomnę, serwer, na którym ostatnio grałem, przed Tiger Ghostem jeszcze, to nazywał się serwer Polyphemus. Byłem na stacie tego serwera, to był klaster wschodni, czyli polsko-rumuński, no te, wiecie, cały wschód Europy, czyli tam, gdzie jest najgorzej, czyli my i Rumuni. No i jak ten start wyglądał? Maksymalnie ile było online na tym serwerze, to było może z 500, 600, gdzieś tak plus minus. I do czego piję? Zawsze raz w roku albo coś mniej więcej w tym kontekście ludzie z privów, youtuberzy z privów męczyli się na privach i chcieli sobie zrobić taką minimalną odskocznię, grając na oficjalu. Oczywiście nie wszyscy, żeby nie było, nie generalizuję, no ale zawsze było tak, że za jakiś czas był ten hype na oficjala, no i ludzie z privów mówię, a pieprze te serwery prywatne, chodźmy raz na oficjala na ten miesiąc, dwa, pograjmy sobie z widzami, nie? No i tak zawsze było, ja tutaj piję do serwera Tasmania, albo na przykład do Jawy, to były naprawdę potężne serwery i to tylko polskie. A przypominam, Polyphemus serwerem polskim jako tako nie był, bo to był sam serwer na klasę wschodni, czyli dla wielu krajów, czyli w teorii ilość ludzi na tych serwerach powinna być większa niż takiej Tasmanii tudzież Jawy. No i w tym momencie ludzie z privów, youtuberzy z privów, tak to nazwę, obrazili się na
GameForge'a. Ja się im kompletnie nie dziwię, no bo jeżeli przykładowo ty robiłeś coś parę lat, miałeś tam ileś let's play na kanale i nagle GameForge, tak można powiedzieć, z dupy wychodzi z założenia, a pobanujmy te let's play, bo nam się nie podobają, co kompletnie jest dla mnie niepojęte, czemu oni to zrobili. Co za tym stało, chodzi mi oczywiście o jakąkolwiek logikę, dlaczego oni tak to zrobili. No i powiedzieli, no to jakby mi tak, no to ja nigdy już na oficjala nie wejdę. No i tak się skończyło, że patrząc na to, ja jestem jedynym youtuberem z privów, który gra na oficjalu. Nie ma nikogo innego, w sensie zostali ci ludzie z oficjala, ale nawet oni podpadali z Metina, bo im Metin się znudził, bo nie mieli kasy, bo nie wiem, dziecko się komuś urodziło. No, wiele innych fantastycznych rzeczy w życiu im się wydarzyło, no i po prostu nie mieli czasu, nie chcą. I zobaczcie teraz, jak wygląda scena metinowska, jeżeli chodzi o oficjala. Tych youtuberów na palcach jednej ręki można policzyć, którzy nagrywają z oficjala. Oczywiście są mniejsi youtuberzy, więksi, co jakiś czas wypływają takie tuzy, ja to tak nazywam, internetowe, że ma mało subów, ma po ileś tysięcy wyświetleń, ale w końcu palma odbija, bo ma fajne propozycje serwerów prywatnych i on się na tych serwerze prywatnym nie sprawdza, w sensie nie umie z niego nagrywać, no i potem GameForge mu dowala, banując jego let's playa i się ten youtuber kończy. Już byle takich przypadków było, bo prywatny serwer, no inaczej się na takim serwerze gra, inaczej się to nagrywa niż oficjala, nie? Oficjal jest taki bardziej, można powiedzieć, bardziej wolny niż taki prywatny serwer, bo na oficjalu trzeba więcej kasy wydać, żeby te postępy były bardziej widoczne, a większość youtuberów, no nie stać ich na to, nie? No ja się nie dziwię, no ja miałem takie, wiecie, duże skoki, jeżeli chodzi o levelowanie, o ekwipunek, dlatego że kasę dużą walnąłem, nie? Ale gdyby to był normalny let's play i przykładowo, tak jak teraz, w tym momencie sobie złom zbieram, przysłowiowe 300 by miesięcznie, no to zanim ja bym osiągnął to, co osiągnąłem od takiego gościa w 2 miesiące, zajęłoby mi to ponad rok. W teorii plus minus. Dlatego aktualnie dla mnie to jest śmieszne, że ja, wywodzący się z privów, robię praktycznie największe zasięgi na serwerze oficjalnym. No wiecie, że ludzie z oficjala oglądają mnie. To jest dla mnie śmieszne, bo jak ja pamiętam, grałem na Tasmanii i Jawie. Na Jawie grałem mniej, na Tasmanii trochę więcej. No tam tych youtuberów z oficjala, że tylko oficjale nagrywali, było o wiele więcej. No i nie ma nowego napływu graczy przez to, bo nie ma reklamy. Dlatego klaster wschodni, czyli Polski, musiałby być połączony z innymi krajami. Oczywiście, żeby nie było, ja też to podkreślam, nie jestem największym youtuberem, ale w tej topce na pewno gdzieś tam jestem, nie? Żeby nie było, że ja jestem jakimś narcyzem zasranym i nie wiadomo, jak mi palma odbija, właśnie ja na tym nie zarabiam, więc żeby nie było. Więc tak, ja podam wam przykład z Turcji, jak tam to wygląda. Moi drodzy, od pewnego czasu, nie wiem czy wiecie, GameWatch podpisuje partnerstwa z youtuberami, naprawdę. Znaczy, chodzą teorie, chodzą pogłoski, nie mogę wam powiedzieć, kto mi to powiedział, ale niektórym youtuberom w minimalnym stopniu GameWatch ich opłaca. Oczywiście pomijając to, że co miesiąc dostają pakiet youtubera, jakiś śmieszny kostium, peta, fryzurę, no jakieś tam fanty dostają co miesiąc. To, ale to jest tak mało, że powiem wam, że ja bym to mógł powiedzieć, że to jest warte maksymalnie 200 zł, to miesięcznie i te trzeba dostają. Gdzieś tak mi się wydaje i taki prefiks przy niku YouTube w nawiasie, nie, że to jest wielki youtuber. Ja tego bym nigdy nie chciał, bo to dla mnie jest takie... No nie wiem, takie... No czułbym się jak taki leść, typowy Jupiter, którego trzeba tutaj na spocie wyjaśnić, wiecie o co chodzi, nie? Taki noob, można powiedzieć. No i GameFox zauważył, że jednak warto te partnerstwa podpisywać. Ale, ale. Oni to robią na kraje takie jak Rumuny. Teraz, przepraszam, obraziłem ich. Rumunia. Niemcy, Turcja i faktycznie tam jest wielu youtuberów, którzy mają to partnerstwo podpisane, jakieś tam profity mają, nie wiem ile GameWatch im płaci, ale wiem, że coś tam płaci.
mogliby to zrobić na zasadzie reflinku, wiecie, tak jak kiedyś w grach było parę lat temu, jak YouTube zaczynał, to był rok 2K8, 9, 10, gdzie każda gra miała swojego reflinka, ile ludzie wpłacili, ty miałeś z tego jakiś realny profit albo od rejestracji. No coś takiego było, pamiętam, nawet w MMO, nawet chyba w WoWie, albo mogę się mylić, bo mówię, tyle czasu minęło. I zamiast takie coś wprowadzić, no to oni postanowili podpisać te partnerstwa, ale GameForge pamięta, moi drodzy, sama firma ma dobrą pamięć i oni wybierają tych youtuberów, którzy nigdy nie grali na privach. Dlatego nie macie youtubera w Polsce, który by nie grał na privie, a nagrywał z oficjala. Oczywiście, żeby nie było, są tacy youtuberzy, ale ich zasięgi są za małe, żeby z nimi podpisywać partnerstwo. Żeby nie było, że tych youtuberów obrażam, tylko po prostu wiem, jakie trzeba mniej więcej zasady spełnić, żeby dostać się do takiego partnerstwa. Co jest dla mnie takie średnie, ale to już tam pomijam. Druga sprawa to jest podejście community, ale bardziej od strony administracyjnej niż od samych graczy. W sensie, w takiej Rumunii, w takich Niemczech, wiadomo, tam akurat GameForge panuje w Niemczech, to pomijamy ten kraj, ale w takiej Rumunii, w takiej Turcji macie silnych community managerów. Oni są w stanie załatwić takie rzeczy. A my w Polsce mamy Arta. I mówię, ja nie chcę, nigdy nie chciałem mieć partnerstwa z GameForge'em, mimo że wszystkie warunki spełniam, bo nie gram na privach, mam duże wyświetlenia, ale nie chodzi o mnie. Wiecie, no taki Falcubon na przykład, ileś tam lat no life'i przy tym PL-u. Już pomijam to, jaki jest let's play, bo ja mówię, ja let's play nie oglądam, bo dla mnie są nudne. Dlatego, no nie byłbym w stanie grać, jeszcze oglądać tego metna, to jest nudne, no. Ledwo niekiedy mi się chce grać, bo mam takie momenty w życiu, że słuchajcie, poszedł na takiego Minecrafta i się odmurzył. Bo mnie ta gra już irytuje powoli, ale to już tam pomijam to. No mamy takiego Falcubona, który no jakieś tam zasięgi robi. No i dlaczego taki GameForge napisze o partnerstwo? No bo Art ma to w dupie. W sensie Art zawsze się tłumaczył tym, że no niby tam GameForge poszukuje, niby coś tam. No takie tłumaczenia, gdzie nie wiadomo o co chodzi. A moim zdaniem pozycja Arta jako community managera jest po prostu słaba. No słaba jest masakrycznie, bo ja tu widziałem po Tiger Ghostie, co community manager rumuński może, a co polski nie może. I widziałem to, jak Didi chciała sobie coś załatwić bezpośrednio u GameForge'a, to miała to w parę dni. A jak Arta, sami gracze o coś poproszą, to nie potrafi przez parę miesięcy to załatwić. Dopiero od niechcenia może tam jakiegoś maila sobie napisze, albo na jakimś komunikatorze, którzy tam sobie jakoś funkcjonują. No ale reasumując, to ten mój wywód. Polska społeczność jest coraz mniejsza. Privy coraz bardziej zabierają graczy z oficjala. Te nowe aktualizacje, które wchodzą, w żadnym stopniu nie poprawiają tej gry. Nie chodzi mi o to, że brakuje aktualizacji, ale bardziej o to, że każda aktualizacja, która wychodzi, dodaje coś nowego do item shopa. I to jest złe, bo teraz ten item shop wygląda jak jakiś hipermarket. I coraz bardziej widać przepaść między tymi, co płacą, a tymi, co płacą, ale niewiele. Znaczy, niewiele mam na myśli 300 miesięcznie. Znaczy, to brzmi jak jakiś farmazon. Co to? 300 to jest bardzo dużo dla niektórych, nie? No, ale taka jest prawda. Nawet miesięcznie, gdybyście płacili 300, to jest promil tego, co byście potrzebowali, żeby normalnie w tej grze funkcjonować. Ja to mówię po swoim doświadczeniu, więc wiem. Zobaczcie tą moją postać, co teraz mam. To teraz sobie złą zbieram. Ja w tą postać walnąłem 300 tylko po to, żeby EQ odblokować. 300 czajecie bazę? Ale to już tam mniejsza o to. Ale tak czy siak, no. To jest też bardziej wynika z tego, że lubię challenge, ale to już tam mniejsza. Dlatego mówię. Gra na tym nie zyskała, że youtuberzy z privu dostają bana. Kompletnie. Nawet GameWatch musiał połączyć niektóre kraje w jeden klaster, bo nie było graczy, żeby zapełnić na starcie serwer. Patrzę na przykład, wejdźcie sobie na jakikolwiek start,
Wydaje mi się, po mojej teorii, że jak ten serwer tymczasowy turecki zostanie już zamknięty, to na pewno w marcu albo w kwietniu wyjdzie nowy serwer oficjalny, stały. Na pewno, mówię wam, potrafiłem przewidzieć ten serwer, że wyjdzie, to potrafię przewidzieć kolejne, bo znam GamePost na pamięć. No po prostu wiem, jak ta firma funkcjonuje i na czym się opiera. No i wejdźcie sobie na start takiej tureckiej społeczności, gdzie tam macie silnego community managera, gdzie tam są partnerstwa podpisane z youtuberami, gdzie tam jest lepsza jakość, albo inaczej, lepsze połączenie, albo inaczej, lepiej się można skonsultować, tudzież pogadać z GameForge'em, na zasadzie gracz, firma, niż u nas w Polsce. I to jest przykre, bo jako społeczność jesteśmy trzecią największą społecznością po Rumunii i Turcji. A mimo to nasz klaster, albo nasz serwer dedykowany pod nasz kraj już nigdy nie powstanie. Bo nie ma dla kogo stawiać, bo już tyle ludzi nie wchodzi. A tylko dlatego, bo nikt tego nie reklamuje. Dlatego u nas nie było takiego serwera na klastrze wschodnim, jak Tiger Ghosta. Tylko dlatego, moi drodzy. Bo to był nawet dobry pomysł złożyć iluś youtuberów na jednym serwerze, że tylko oni tych graczy sprowadzają i na takim Tiger Ghostie botów nie było. No było idealnie, naprawdę zajebiście tam było, tylko GamePost zjebał tym, że wprowadzili nową aktualizację dla 120 leveli. I ci youtuberzy, wiedząc, że mogą sobie zrobić większe zasięgi nową aktualizacją, woleli wrócić na stare konta, niż męczyć się na takich goście na nowym serwerze, gdzie nie mieli szans w jakikolwiek stopniu dobrze pograć na nowej aktualizacji, dlatego musieli wrócić. I to był największy błąd, dlatego ja odszedłem z Tiger Ghosta, bo ilość online spadała na łeb, na szyję tylko przez nową aktualizację. Gdyby jej nie było, to bym dalej został na Tiger Ghostie i tam grał, bo naprawdę było świetnie. Ale to już tam pomijam, no i dlatego taki serwer nie powstał u nas. No bo z jakimi youtuberami chcieliby wejść w partnerstwo, żeby taki serwer na klasie wschodnim zrobić? Co, ze mną? nawet maila bym nie przeczytał od nich, bo mam to gdzieś. Haukubonem? Kto tam jeszcze został na oficjalny? Nawet nie wiem, kto tam z tego oficjalna nagrywa. Po prostu za mało youtuberów zostało, żeby taki serwer stworzyć. Dlatego taki serwer u nas nigdy nie powstanie. Inaczej jestem przekonany, że nigdy nie będzie miał żaden youtuber z Polski partnerstwa z GameForge'em. Bo community manager u nas jest słaby jak barszcz. Po prostu. Taka jest prawda. I nic nie potrafi załatwić. I mówię, to nie jest mój pad, że ja chcę partnerstwo z GameForge'em, bo na nich pluję. Tylko są youtuberzy, którzy nagrywają z tego oficjala ileś tam lat i powinni to mieć, ale i tak tego nie mają, bo komuś się nie chce ruszyć dupy. Więc reasumując, jeszcze raz mówię, banowanie youtuberów z primów to był mega duży błąd i sami teraz, samo GamePost to odczuwa. Gdy pandemia się w końcu skończy i te rekordy online już nie będą bite, bo tylko dzięki temu mają większy online, to zobaczą. A inaczej, karma wróci, tak powiem w ten sposób. Online spadnie na łeb, na szyję i jestem przekonany, że do dwóch lat, roku do dwóch lat, no tak dwa plus, będzie tylko jeden serwer na całą Europę i oprócz tego będzie jeden klaster osobny na Turcję, czyli teraz macie kilka klastrów, nie wiem jak to wygląda, ale nie chcę wymieniać, bo mówię, tam klaster zachodni, wschodni, turecki, jeszcze tam parę innych, no to cała Europa będzie w jednym klastrze, no i osobno Turcja, czyli będą dwa klastry. Czyli jeden taki potężny serwer, tak zwana Europa, że tak nazywam będzie. Nazwa oczywiście z dupy wyjęta, ale żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. No i będzie klastr turecki. I coraz mniej ludzi będzie w to grało. I w końcu Metin upadnie, ale w znaczeniu, że start serwerów nie będą takie pompatyczne, jak były kiedyś, że ileś tam tysięcy online grało i było, no nawet nie było jak Metina zbić, bo ludzie na bieżąco to zbijali. Więc to by było na tyle. Napiszcie, czy wam się takie pogadanki podobają. Jeżeli tak, to tego będę nagrywał więcej. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was, Sabal, trzymajcie się i życzę miłego dnia.